Serdecznie polecam Państwu najnowszy numer Tygodnika do Rzeczy, a w nim temat tygodnia. Rafał Ziemkiewicz pisze o nowej odsłonie Przemysłu Pogardy, który wystartował pod adresem Andrzeja Dudy i całego obozu Prawa i Sprawiedliwości po wygranych wyborach prezydenckich. Adam Chmielecki przypomina, że już w latach 90. mieliśmy do czynienia z tego typu, jak on to sam nazywa, mową nienawiści pod adresem prawicy, głównie Porozumienia Centrum. Z tematów politycznych polecam Państwu wywiad z nową szefową Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Małgorzatą Sadurską, która opowiada o tym, jakie będą pierwsze decyzje otoczenia nowego prezydenta i czym się będzie zajmowała jej kancelaria. Od siebie polecam tekst o Beacie Szydło i o tym, jak dobiera sobie współpracowników, kto tworzy jej otoczenie, a także na jakim etapie znajduje się obecnie kampania wyborcza PiSu. Piotr Semka pochylił się nad niemiecką prasą i zastanawia się, dlaczego komentarze niemieckiej prasy są tak aroganckie. Chodzi o komentarze w odpowiedzi na postulat Andrzeja Dudy o tym, aby zwiększyć liczbę baz NATO w Europie Wschodniej. Zachęcam także do lektury Dwugłosu na temat tego, czy księża słusznie skrytykowali biskupów, którzy wypowiedzieli się na temat Bronisława Komorowskiego. Dyskusja przetoczyła się przez polskie media, my także zamieszczamy Dwugłos w tej sprawie. Krzysztof Masłoń pisze o kontrowersyjnych faktach z życia Marka Chłaski, to także bardzo interesujący tekst. Ten i o wiele, wiele więcej w najnowszym numerze Tygodnika do Rzeczy, do którego lektury serdecznie Państwa zachęcam, jak zwykle.